Witam serdecznie w kolejnej audycji na kanale z tej strony DiceCube. Witam Was w ten kolejny piękny, cudowny, ciepły, gorący dzionek. Kolejny tydzień i zaczynamy od razu z grubej rury. Moi drodzy, prawo do posiadania broni palnej. Osobiście zapewne możecie to skojarzyć z moich poglądów, które przedstawiam Wam na, na łamach mojego kanału oraz na łamach mojego, mojej strony na Facebooku i to naprawdę już od lat. Jestem za tym, żeby uczciwy obywatel, który przestrzega prawa, który nie jest chory psychicznie, nie, nie ma problemów z używkami, miał dostęp do broni palnej na dowód. Moje podejście opiera się na tym, że prawo do posiadania broni, prawo do obrony, powinno być z góry dawane ludziom, którzy osiągną pewien wiek. Tak? To znaczy, Załóżmy, że żyjemy teraz w kraju, żyjemy w kraju bardzo opiekuńczym, nadopiekuńczym kraju, który reguluje wszystko, prawda? I żeby posiadać na przykład prawo jazdy, trzeba zdać egzaminy, trzeba się pouczyć, trzeba zdać te egzaminy. No i mniej więcej w ten sam sposób myślę, że można by było zrobić z bronią palną. Bo wiecie, moi drodzy, broń palna jest tylko narzędziem. To nie jest tak, że ołówek popełnia błędy. To nie jest tak, że kartka papieru popełnia błędy. Ludzie popełniają błędy używając, błę, błędnie używając narzędzia, tak? Prawo do posiadania broni jest prawem do obrony. Sama koncepcja broni w Polsce opiera się na samym słowie broń czyli bronić. Broń służyła nam zawsze do obrony także do ataku oczywiście jednakże sama koncepcja broni u nas oznacza broń czyli obronę i tutaj bardzo ważna rzecz musicie zrozumieć że posiadając broń palną yy, naród który posiada broń palną staje się narodem o wiele trudniejszym do podbicia to jest raz działa to odstraszająco na potencjalnych atakujących jeżeli byłbyś takim Powiedzmy, takim Hitlerem albo Stalinem, który chciałby napaść na Polskę, i oni zresztą też tak musieli to wkalkulować w swoje ryzyko, to musisz zakładać, że ludzie, których tam chcesz podbić, mogą się bronić. W obecnej sytuacji każdy ewentualny, potencjalny agresor wie, że Polacy co najwyżej obronią się baseballami albo siekierami bo siekiera jest jeszcze takim narzędziem, powiedzmy, masowej zagłady, który można mieć i nawet nosić przy sobie bez żadnych pozwoleń. No i wiecie, no i taki potencjalny, taki potencjalny agresor wie, że jak on wyśle sobie ludzików z karabinkami, no to bardzo szybko podbije ten teren. Zwłaszcza, że nie mamy jako tako silnej armii, wiecie, no nie posiadamy żadnych środków de facto obrony. No, i nastaje pytanie, czy chcemy być owieczkami, które tylko czekają, aż ktoś nam tutaj wpadnie? A wierzcie mi, że kiedyś w końcu wpadnie może nie za naszego życia, może nie za życia naszych wnuków, może nie za życia trzeciej RP, może to już będzie nawet inne państwo, inaczej się nazywało. Natomiast bez wątpienia kiedyś znowu ktoś napadnie na nas. I teraz pytanie. Czy chcemy być owieczkami, które tylko czekają, aż ktoś napadnie i nas zabije, wyrżnie, przejdzie po nas, jakby nas nie było? Czy chcemy stawiać opór? Podczas II wojny światowej wiele osób w Polsce posiadało broń, choćby myśliwską. I agresorzy właśnie dlatego tak się bali wszelkich powstań, wszelkich i w ogóle powstania mogły wybuchać, też dlatego, że ludzie potrafili obsługiwać broń żeby obsługiwać broń trzeba nabyć doświadczenia, zdobyć trochę wiedzy i to nie jest tak, że wiel, wielu tam lewaków często mówi, no jeżeli by się coś stało, to ludzie jak znajdą karabin na ulicy, to będą wiedzieli co zrobić. Niekoniecznie. Ja byłem na kilku strzelnicach i widziałem takich początkujących ludzi, którzy po prostu brali karabinek i nie wiedzieli nawet co i jak, no nie wiedzieli jak odblokować, jak, jak przeładować, nie wiedzieli czy w komorze jest nabój, nie wiedzieli jak to sprawdzić. No wiecie, to jest, karabin jest de facto narzędziem, maszynką taką, tak samo jak z maszynką do mięsa, no nie będziesz wiedział jak jej używać, jeżeli nigdy wcześniej Ci to dołba nie wpadło. No i tak samo jest tutaj, no broń trzeba poznać, trzeba wiedzieć jak działa broń, dlatego potrzebne są szkolenia. Dlatego potrzebne jest zaznajomienie się, oswojenie ludzi z bronią. Bo co z tego, że ktoś dostanie broń do ręki, jak wystrzeli raz i, od, i z powodu odrzutu wanie się sam w czoło, albo przewróci się z bronią, lub rzuci ją na, na ziemię przerażony i broń zacznie nawalać naokoło, jeżeli ktoś źle to zrobi, tak? Są różne powody, żeby ludzie posiadali dostęp do broni. I trzeba zrozumieć, że wszelkie. Strachy, wszelkie przerażenia na myśl o tym, że ludzie mogliby posiadać broń, są napędzane przez państwo. Dlaczego Unia Europejska i państwo polskie nie chcą, żeby ludzie posiadali broń? Dlatego, że naród, naród uzbrojony potrafi się bronić także przed wrogiem wewnętrznym. I to jest właśnie to. Unii Europejskiej, poza faktem, że oczywiście Unia stosuje kobiecy model wychowawczy, w którym jest zostaw tego kija, nie biegaj, nie bij się, wszystko jest złe, agresja zła, a po co łazisz na takie budynki, wyślimy psychologa do Banota, tak, do Jerbanota, wyślimy psychologa, zrobić mu badania, dlaczego on się gdzieś wspina, no przecież to jest nienormalne, no jak człowiek może się wspinać, co on się nie boi, pewnie chce, pewnie chce się zabić. Przez tak, tego typu wychowanie właśnie Napędza się strach do posiadania broni. I wmawia się ludziom, Polakom, że jesteśmy takimi idiotami, takimi debilami i furiatami, że jak nam się da pozwolenie na broń, to że będziemy się zabijać nawzajem. Będziemy, będą uliczne strzelanki, sąsiad, sąsiada zabije. To jest takie typowe, typowe kompletnie oparte na emocjach i strachu, hoplofobii, na, na idiotyzmie, moi drodzy: idiotyzmie. Nieuzasadnionym lęku, yy, taka propaganda. Nic więcej. Nie, nie próbujmy nawet tego w jakikolwiek sposób bronić. To jest po prostu propaga propaganda oparta na emocjach, na strachu ludzi, bo ludzie w Polsce myślą, że nie potrafią być na tyle odpowiedzialni, by siebie nawzajem nie zabijać. I wiecie, i naprzeciw tego, naprzeciw tej całej propagandy, tej, tej całe, tego całego idiotyzmu, pojawiają się przykłady państw, przykłady na przykład Stanów. Stanów w Stanach, gdzie to pozwolenie na broń jest, i tam nie ma masowych mordów na ulicach. I mało tego, moi drodzy, czy Wy wiecie, że w Polsce wolno posiadać broń palną? No, wolno posiadać broń czarnoprochową. A wiecie, broń czarnoprochowa, poza faktem, że jest bardziej niebezpieczna, głośniejsza, bardziej dymiąca i jest, jest rozdzielnego ładowania. To potrafi zabijać równie dobrze jak broń nowoczesna. W sensie, bronią czarnoprochową zabijano się podczas wojny secesyjnej. I rany po takiej broni są straszne. A mimo to, że Polacy posiadają dostęp do broni czarnoprochowej, mimo że nigdzie tego nawet nie trzeba rejestrować, że taką broń posiadasz, nie dochodzi do ulicznych awantur i walk, prawda? Jeżeli gdzieś słyszymy, że doszło do na przykład napadu na bank albo że ktoś kogoś zastrzelił, to dzieje się to zazwyczaj za sprawą broni nowoczesnej i zdobytej nielegalnie. Ponieważ bardzo ważna rzecz, której nie rozumieją jacykolwiek lewacy, yy, bardzo ważną rzeczą jest to, że przestępca ma w dupie prawo. Jedyni, którzy się przejmują prawem, czyli yy, ludzie, którzy są dobrymi obywatelami, którzy wiecie, no jeżeli powstaje prawo, no to kto przestrzega tego prawa? Bandyci i psychopaci czy ludzie, którzy są dobrymi obywatelami? No przez prawo jest przestrzegane przez ludzi, którzy respektują to prawo, prawda? Więc jak można zakładać, że dostęp do broni na legalu może doprowadzić do tego, że bandyci będą mieli dostęp do broni. Oni już mają dostęp do broni. Jedyny, jedyni ludzie, którzy nie mają dostępu do broni, to są ci, którzy przejmują się prawem. A to, moi drodzy, jest sytuacja chora pełen dostęp do broni. Dostęp do broni palnej powinien być konstytucyjnym prawem, które może być odebrane, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś popełni ciężkie przestępstwo, albo wyjdzie, że jest chory psychicznie. Odebrane, nie nadawane. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia.